Cześć, mam na imię Aleksander, a Ty oglądasz Sztukę Mieszania. W tym odcinku z serii Koktajl w pigułce w zwięzłej formie dowiesz się, jak przyrządzić whisky sour. Rozpocznij przygotowanie koktajlu od schłodzenia szklanki. Niskie szkło o pojemności około 400 ml wypełnij do pełna lodem. Połączenie składników, w tym spienienie białka, wymaga energicznego wstrząsania. Przygotuj swój shaker, a jeśli go nie masz, duży słoik z pokrywką o pojemności od 600 do 800 ml doskonale się sprawdzi. W celu odmierzenia składników możesz użyć 40-ml kieliszka. Nalej 60 ml preferowanej przez siebie whisky. Szerszą listę polecanych marek znajdziesz w opisie pod filmem. Intensywność alkoholową whisky balansuje połączenie soku cytrynowego oraz cukru. Nalej 30 ml soku z cytryny. Następnie nalej około 20 ml gęstego syropu z cukru trzcinowego. Przepis na syrop cukrowy znajdziesz na końcu odcinka. Jest to połączenie dwóch części cukru do jednej części wody. Tym, co zmienia kwaśno-słodką mieszankę w koktajl o kremowej konsystencji, jest białko jaja kurzego. Jedno jajko zawiera około 30 ml białka i wystarczy na jeden lub dwa koktajle. Opcjonalnym składnikiem jest Angostura Bitters. Możesz dodać między 1 a 3 chluśnięcia, czyli tak zwane dasze, jakieś 4 do 12 kropli. Jeśli preferujesz lżejszy profil koktajlu, możesz pominąć użycie angostury, już sama whisky tworzy solidny fundament koktajlu. Masz już wszystkie składniki w shakerze. Teraz najważniejsza jest technika. Aby prawidłowo spienić białko, zastosuj szejkowanie na sucho, tak zwany dry shake. Co do zasady, jest to technika bez użycia lodu. Jeśli chcesz, możesz dodać jedną kostkę lodu, która ułatwi spienianie się koktajlu. Szejkuj około 5 sekund. Następnie dorzuć połowę do 3/4 słoika lodu. Ta pozostawiona w słoiku przestrzeń pozwoli kostkom lodu nabierać rozpędu i efektywniej spieni koktajl. Wstrząsaj około 8-10 sekund. W tym czasie składniki schłodzą się, rozwodnią i napowietrzą. Ze schłodzonej szklanki odceć wodę lodową. Następnie, przytrzymując wieczkiem zawartość słoika, przeceć koktajl przez drobne sitko. Stracisz przez to nieco cennej piany, jednak w Twoim koktajlu nie będą pływały drobinki rozpuszczającego się lodu. Dopełnieniem koktajlu jest zest, czyli podłużna skórka z cytrusa, w tym wypadku z pomarańczy. Wytnie się zesterem lub ostrym nożem. Wyciśnij olejki eteryczne zamknięte w porach skórki tuż nad powierzchnią szklanki. Twoje whisky sour jest gotowe. Jeśli zaciekawił Cię ten przepis, koniecznie zajrzyj do opisu pod filmem, gdzie znajdziesz link do dłuższego odcinka z serii Filozofia Koktajlu. Dowiesz się znacznie więcej o użytych składnikach, w tym jaką whisky wybrać, oraz poznasz historię koktajlu. Na koniec pamiętaj, że alkohol to nie przelewki. Dozuj go z umiarem i szanuj swój organizm. Dziękuję Ci za dziś, a jeśli uważasz ten materiał za wartościowy, zostaw łapkę w górę, będę Ci za to bardzo wdzięczny. Do zobaczenia przy kolejnym drinku.